proszę wyjść z mównicy. Zdecydował o tym marszałek Stanisław Karczewski. Ja jako marszałek Senatu mam obowiązek, aby ustawę, która wpływa z Sejmu, podpisaną przez marszałka, rozpatrywać. To jest mój obowiązek i obowiązek wszystkich senatorów. Jako polityk oczywiście mam swoje zdanie. Jestem przekonany, i to głęboko przekonany, co do tego, że tryb uchwalania tych ustaw był prawidłowy, zgodny z regulaminem. Odbył się w innym miejscu, ponieważ w sali plenarnej niestety nie mogły się odbyć głosowania nad tymi ustawami. Wątpliwości co do poprawnej legislacji ustawy miał senator Klich. PiS nie rozumie języka demokracji i praworządności. Żeby dokument był ustawą albo projektem ustawy, musi spełnić określone kryteria, czyli że muszą być spełnione określone warunki, bez których po prostu jest świstkiem papieru. A my nad świstkami papieru nie będziemy dyskutować. Marszałek Karczewski takie opinie opozycji uważa za bezpodstawne i apeluje o uspokojenie sytuacji. Ja mam nadzieję i bardzo apeluję. Apeluję do polityków Platformy Obywatelskiej, bo w Senacie nie ma polityków Nowoczesnej, nie ma polityków innych klubów, innych partii. Apeluję bardzo gorąco, żeby nie podnosić temperatury sporu politycznego. Ustawa dezubekizacyjna ma zacząć obowiązywać 1 października przyszłego roku. Na jej podstawie emerytury i renty byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL będą zmniejszane do poziomu średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Tymczasem posłowie opozycji zostają w sali plenarnej Sejmu. Tak zdecydował Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Parlamentarzyści opozycji przebywają w sali od piątku. Okazują w ten sposób sprzeciw wobec sposobu, w jaki Sejm przyjął m.in. ustawę dezubekizacyjną i budżetową. Posiedzenie odbyło się wówczas w sali kolumnowej. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna poinformował, że opozycja ponownie rozmawiać będzie o kontynuowaniu protestów w sali Sejmu w czwartek po południu. To tak ostateczna data. Daliśmy sobie czas jeszcze na przeanalizowanie różnych kwestii i spraw. W czwartek jest ostateczny klub mówiący o tym, czy do 11, czy jakieś inne rozwiązania. Na dzisiaj zostajemy do 11 stycznia. To jest kwestia logistyczna, bardzo trudna, bo są święta, więc musimy dobrze podzielić dyżury. Chodzi o to, żeby kilkadziesiąt osób stale było obecnych na sali sejmowej. To nie jest proste. Sędzia Julia Przyłębska, pełniącą obowiązki prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Po tym, jak minęła kadencja profesora Andrzeja Rzeplińskiego, prezydent na jego stanowisko wskazał sędziego o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym. Sędzia Julia Przyłębska funkcję prezesa będzie pełnić do czasu wyłonienia prezesa. O szczegółach Ksenia Maćczak. Decyzja prezydenta o powierzeniu sędzi Julii Przyłębskiej funkcji pełniącej obowiązki prezesa Trybunału była decyzją spodziewaną, bowiem w życie weszła część nowych przepisów o organizacji pracy tej instytucji. Akt powierzenia obowiązków został wręczony podczas dzisiejszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Ponadto ślubowanie złożył nowo wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Michał Warciński, który wchodzi do składu orzekającego w miejsce profesora Andrzeja Rzeplińskiego. To jednak nie kończy sporu o Trybunał, bowiem jeszcze wczoraj sędzia Stanisław Biernat mówił, że to on będzie pełniącym obowiązki w myśl konstytucji. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jak nieoficjalnie dowiedziała się informacyjna agencja radiowa, prezydent wyboru prezesa dokona jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Dotyczy ona przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału. Jak informuje dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Magierowski, dokument zawiera dwa nazwiska. Chodzi o Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej, sędzi Julii Przyłębskiej oraz sędziego Mariusza Muszyńskiego. Wpłynęła uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w godzinach popołudniowych do Kancelarii Prezydenta. To jest uchwała dotycząca przedstawienia panu prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału i ta lista składa się z dwóch nazwisk, to jest pani sędzia Julia Przyłębska oraz pan sędzia Mariusz Muszyński. W ocenie byłego ministra sprawiedliwości, posła PO Borysa Budki, ostatnie działania podejmowane wobec Trybunału mogą być niezgodne z ustawą zasadniczą. Konstytucja nie przewiduje pełniącego obowiązki. Konstytucja nie przewiduje, by można było skrócić kadencję legalnie wybranym sędziom, a to PiS próbuje przeforsować. Dlatego te działania, które są podejmowane zarówno przez pana prezydenta, który nominował na ten czas panią Przyłębską, jak i samych nielegalnych sędziów, one naruszają konstytucję. No, ubolewam nad tym, że PiS w ten sposób traktuje ustawę zasadniczą.
Z kolei zdaniem sędziego Mariusza Muszyńskiego zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbyło się zgodnie z ustawą o przepisach wprowadzających nowe zasady działania Trybunału. Wcześniej wiceprezes Stanisław Biernat zakwestionował ważność uchwały zgromadzenia. Kandydat na prezesa Trybunału Marek Muszyński podkreślił, że zgodnie z zapisami ustawy w takim przypadku nie jest wymagane kworum. Mimo to obecnych było 14 sędziów. 8 sędziów odmówiło oddania kart do głosowania i mieli do tego prawo. Wymogi ustawy zostały spełnione. Dziwię się, że pan sędzia Biernat nie zna obowiązującego nowego prawa o Trybunale Konstytucyjnym. Kandydatury na prezesa Trybunału Konstytucyjnego zostały wybrane głosami 6 sędziów, bo udziału w głosowaniu odmówiło 8 sędziów. Józef Pinior zostaje na wolności. Tak zdecydował Poznański Sąd Okręgowy, który rozpatrywał zażalenie prokuratury na niearesztowanie byłego działacza opozycji. O uzasadnieniu decyzji sądu Magdalena Konieczna z Radia Merkury Poznań. Sąd Okręgowy, który rozpatrywał zażalenie prokuratury, po części podzielił argumentację sądu rejonowego, który nie zgodził się aresztować Józefa Piniora. Potwierdził, że nie ma obawy matactwa, czyli obawy, że podejrzany będzie wpływał na postępowanie. Sąd podkreślał, że dowody zebrane w tej sprawie to zapisy rozmów oraz dokumenty finansowe i administracyjne. Sąd zaznaczył, że Józef Pinior od około 3 tygodni jest na wolności i nie ma żadnych informacji, by wpływał na toczące się postępowanie, co potwierdza, że nie będzie mataczył w tej sprawie. Sąd Okręgowy, wbrew stanowisku Sądu Rejonowego, częściowo przyznał rację prokuraturze. Uznał, że zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że Józef Pinior przyjął łapówki, co wynika z podsłuchanych rozmów. Choć, jak zaznaczył sąd, nigdzie nie pada słowo łapówka. Sąd dodał jednak, że mimo takiego stanowiska nie przesądza o winie Józefa Piniora. Podejrzany po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że jest niewinny i będzie tą niewinność udowadniał. Magda Konieczna, Radio Merkury. Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo z doniesienia Bartłomieja Misiewicza. Pod lupą śledczych znaleźli się posłowie PO Jan Grabiec i Cezary Tomczyk, którzy wcześniej do prokuratury złożyli doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Bartłomieja Misiewicza. Ich doniesienie zostało umorzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim, a teraz prokuratorzy sprawdzają, czy ich oskarżenia nie były fałszywe, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. 9 grudnia podjęta została decyzja o wszczęciu śledztwa. Toczy się ono w sprawie przestępstwa polegające na fałszywym oskarżeniu. Jest to czyn zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności w wymiarze do lat 2. Fałszywe oskarżenie polegać ma na pomówieniu o popełnienie przestępstwa łapownictwa. Bartłomiej Misiewicz został już przesłuchany przez łódzkich śledczych. Teraz prowadzone są dalsze czynności. Przeprowadzone zostały oględziny śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Piotrkowie Trybunalskim. Planujemy w tej sprawie kolejne czynności, zwłaszcza przesłuchania świadków. Po zgromadzeniu materiału dowodowego będziemy w sprawie podejmować decyzję. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przesłuchani zostaną posłowie oskarżani przez Bartłomieja Misiewicza. We wrześniu tygodnik Newsweek poinformował, że Misiewicz miał proponować radnym PO w Bełchatowie przystąpienie do koalicji z PiS-em. W zamian miał zapewnić im zatrudnienie w spółce Skarbu Państwa. A już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, a po nich wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ferdinando De Giorgi został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy. Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej jednogłośnie zatwierdził kandydaturę Włocha na to stanowisko, a nowy szkoleniowiec ma poprowadzić kadry przez 3 lata do 2020 roku. Były selekcjoner reprezentacji mężczyzn Waldemar Wspaniały uważa, że to dobry wybór, a prowadzący Zaksę Kędzierzyn-Koźle do Mistrzostwa Kraju De Giorgi udowodnił, że zna polskie realia. Widać po wynikach, widać, że zespół, ten zespół jest poukładany, zorganizowany, więc to samo się nie wzięło. Widziałem kilka treningów, jeśli chodzi o warsztat, o taktykę, to absolutnie się nie boję. Boję się tylko jednego, wiemy jaka jest presja na każdego trenera reprezentacji w naszym kraju, żeby tą presję i życzę mu to z całego serca, żeby wytrzymał.
De Giorgi ma odpowiednie cechy mentalne, by osiągnąć sukcesy z reprezentacją Polski, podkreśla wspaniały. Wbrew pozorom, wszyscy mówią, że on jest taki spokojny, zrównoważony, wyważony, a tak do końca to on taki nie jest, bo też potrafił się zdenerwować, walnąć pięścią w stół i to tak to wygląda. Także myślę, że ma charyzmę przede wszystkim, ma nazwisko, ma osiągnięcia. Kończył 3 razy Mistrzostwo Świata, 5 razy chyba Ligę Światową Włosi wygrali, kiedy on był zawodnikiem. W pracy trenerskiej różnie był. Pracował we Włoszech, pracował w Rosji, pracuje w Polsce. Nie jest tak, że wszyscy trenerzy wszystko wygrywają. Ci najlepsi też czasem muszą przegrać, a porażka więcej uczy niż zwycięstwo. Ferdinando De Giorgi jest 5. kolejnym obcokrajowcem, który poprowadzi reprezentację Polski. Przez ostatnie 3 lata drużynę narodową prowadził Francuz Stefan Antiga. Nemanja Nikolić przeszedł z Legii Warszawa do Chicago Fire, poinformował stołeczny klub. Nikolić, reprezentant Węgier, trafił do Legii latem ubiegłego roku z Wideotonu. W sezonie 2015-16 z 28 bramkami został królem strzelców ekstraklasy, a łącznie zdobył dla Legii 56 bramek w 86 meczach. Z warszawskim zespołem zdobył w tym roku Mistrzostwo i Puchar Polski oraz awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Siatkarze PGE Skry Bełchatów przegrali z włoskim Azimutem Modena 1-3 w meczu drugiej kolejki grupy D Ligi Mistrzów. To druga porażka bełchatowian w rozgrywkach. Modena ma na koncie 2 zwycięstwa. W drugim wtorkowym spotkaniu tej grupy ACH Walej Lublana pokonał SMC Uniwersytetu Krajowa 3-2. Azimut prowadzi w tabeli z 5 punktami, Skra z 0 dorobkiem zajmuje ostatnie miejsce. Stelmet Zielona Góra przegrał po dogrywce z Partizanem Belgrad 80-81 w meczu 9. kolejki grupy E Ligi Mistrzów. Stelmet ma na koncie 4 zwycięstwa i 6 porażek. Bilans Partizana wynosi 6-4. Petra Kwitowa przeszła operację ręki po tym, jak została zaatakowana przez włamywacza. Do zdarzenia doszło we wtorek rano w domu czeskiej tenisistki w Prościejowie. Napastnik zadał jej ciosy nożem, zawodniczka trafiła do szpitala z ranami ciętymi lewej ręki. Według policji napad miał charakter rabunkowy. Mimo że Kwitowa miała uszkodzone naczynia krwionośne we wszystkich palcach dłoni, a także nerwy, zdaniem lekarzy nic nie stoi na przeszkodzie, by mogła wrócić na kort. Nie stanie się to jednak szybciej niż za 15 tygodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wracamy do podsumowania dnia. Witold Tabaka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gdyby nie zamach w Berlinie, to ta informacja byłaby na czołówkach wszystkich światowych mediów. Napastnik, który zabił rosyjskiego ambasadora w Turcji, planował zamach od co najmniej kilku dni. Wynika z informacji, jakie docierają do mediów ze śledztwa. 22-letni policjant zastrzelił ambasadora Andrieja Karłowa, gdy ten otwierał wystawę fotografii w Ankarze. Ciało zabitego dyplomaty przewieziono już z Turcji do Rosji. Tureckie media informują, że 22-letni napastnik od ponad 2 lat pracował w siłach specjalnych policji w Ankarze. W dniu zamachu wziął zwolnienie lekarskie. Przed południem miał zadzwonić do przełożonych z informacją, że źle się czuje i obiecać, że jak tylko wyzdrowieje, przyniesie dokument od lekarza. Według jednego ze śledczych, noc poprzedzającą zamach mężczyzna miał spędzić w jednym z hoteli w pobliżu galerii, gdzie doszło do ataku. Napastnik dostał się do środka galerii, kiedy pokazał swoją policyjną legitymację. Dzięki niej nie był przeszukiwany i mógł bez przeszkód wnieść ze sobą broń. Śledczy twierdzą, że oddał 11 strzałów w kierunku ambasadora, z czego 9 trafiło dyplomatę. Kwadrans później 22-letni Mevlut Mert Altintas sam został zabity przez policję. Tureckie służby zatrzymały 6 osób, które mają mieć związek ze sprawą. W tym gronie są ojciec, matka i siostra napastnika, a także jego współlokator z Ankary. Do Turcji przylecieli już rosyjscy śledczy, którzy mają włączyć się do dochodzenia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Napastnik miał krzyczeć, że zamach jest zemstą za działania Rosji w syryjskim Aleppo. To po ataku prezydenci Turcji i Rosji rozmawiali przez telefon i zgodnie uznali, że zamach miał być prowokacją, by podkopać relacje między Ankarą a Moskwą. Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do zamachu w Ankarze. Atak potępił już m.in. ruch Fethullaha Gülen'a, oskarżonego przez tureckie władze o próbę puczu w lipcu tego roku. A Moskwa, Teheran i Ankara współpracują i będą współpracować w sprawie rozwiązania kryzysu syryjskiego. Takie oświadczenie przekazał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który w Moskwie spotkał się z ministrami spraw zagranicznych Turcji i Iranu. Rosyjski minister poinformował, że wciąż trwa ewakuacja Aleppo i zakończenia tego procesu należy się spodziewać w ciągu kilku najbliższych dni.
Więcej informacji na ten temat ma nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Rosyjski minister poinformował, że Moskwa, Teheran i Ankara są gotowe spełnić rolę gwaranta pokojowego porozumienia syryjskich władz z opozycją. Jednocześnie Ławrow zapewnił, że w najbliższych dniach zakończy się ewakuacja ludności cywilnej i rebeliantów ze wschodnich dzielnic Aleppo. Obecnie dobiega końca ewakuacja. Mamy nadzieję, że to kwestia jednego, dwóch dni maksymalnie. Na tym właśnie polega efektywność formatu, który tworzą państwa gotowe realnymi działaniami, a nie tylko słowami, wspierać uregulowanie syryjskiego kryzysu. Siergiej Ławrow podkreślił, że Rosja, Iran i Turcja są otwarte na współpracę z innymi państwami, a także zdecydowane na bezwzględną walkę z terrorystami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kraje Unii Europejskiej formalnie zgodziły się na zniesienie wizy dla obywateli Gruzji. Decyzję w tej sprawie ostatecznie zaakceptowali ambasadorowie państw członkowskich. Do zakończenia procedury potrzebna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka. Wiele wskazuje na to, że europosłowie będą głosować w sprawie zniesienia wiz dla Gruzinów na sesji plenarnej w lutym, ale ostateczną decyzję jeszcze podejmą przewodniczący grup politycznych. Nie powinno być już niespodzianek w głosowaniu, bo wcześniej negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych rządów wstępnie zgodzili się na zniesienie wiz. Uzgodnili bowiem tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli mechanizm pozwalający na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć czy masowych przyjazdów Gruzinów do Unii. Ten sam mechanizm będzie obowiązywać też Ukrainę, choć w sprawie zniesienia wiz dla obywateli tego kraju negocjacje jeszcze trwają. Unijne rządy zajmą się tą kwestią dopiero wiosną, a głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się w kwietniu albo w maju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Litewski Sejm w przyjętej rezolucji w sprawie wzmacniania dyplomacji parlamentarnej nawołuje do poprawy stosunków z Polską. Rezolucję poparło 76 posłów, nie było głosów przeciwko, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Litewski Sejm w przyjętej rezolucji w sprawie wzmacniania dyplomacji parlamentarnej nawołuje do poprawy stosunków z Polską. W przyjętym dokumencie parlament nawołuje do powrotu do bliskiej międzyparlamentarnej współpracy z Polską, która jest szczególnie ważna zarówno w zakresie koordynowania stanowisk w kwestii bezpieczeństwa regionalnego, jak też uregulowania kwestii spornych w dwustronnych relacjach opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. W rezolucji proponowane jest także wzmacnianie współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego. Deklarowane jest też poparcie dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Dokument nawołuje do działań mających ułatwić tworzenie dowodzonego przez Niemców batalionu NATO na Litwie i do kontynuowania prowadzonej polityki odstraszania względem Rosji. Deklarowana jest także konieczność zacieśniania bezpośredniej współpracy z Kongresem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Zamiast NTV Biełsat, wyłączenia na Białorusi rosyjskiego kanału telewizyjnego NTV i włączenia do sieci kablowych nadającej z Warszawy białoruskojęzycznej telewizji Biełsat domagali się przed siedzibą prezydenta Białorusi przedstawiciele miejscowej opozycji. Pikieta została zorganizowana w związku z informacjami płynącymi z Polski, że telewizja Biełsat może być zamknięta lub zmieni format nadawania. Paweł Siewieryniec, jeden z liderów opozycji, powiedział mediom, że akcja została zorganizowana przed siedzibą prezydenta Białorusi, gdyż jego zdaniem to właśnie Aleksander Łukaszenka winny jest tego, że w kraju nie ma wolności słowa czy niezależnego kanału telewizyjnego. Nawiązując do informacji o możliwym wchłonięciu Biełsatu przez telewizję Polonia, powiedział: My jesteśmy wdzięczni tej Polsce, która wspierała Biełsat i nie rozumiemy działań tej Polski, która obecnie burzy tę solidarność. Stwierdził Siewieryniec. Białoruski medioznawca Pauluk Bykowski, zapytany przez Polskie Radio o ocenę sytuacji wokół Biełsatu, powiedział, że ta stacja telewizyjna ma ważne znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i niezależnych dziennikarzy, którzy często nie mogą w kraju znaleźć pracy. Sytuacja pokazuje, że trzeba liczyć nie na dobrego wuja, a na siebie. Należy tworzyć projekty w oparciu o własne siły, dodał Bykowski. Włodzimierz Pan, Polskie Radio, Mińsk. Uczestnicy pikiety przekazali swój apel o wyłączenie rosyjskiej telewizji i włączenie do sieci kablowych Biełsatu przedstawicielowi administracji prezydenta Białorusi odpowiedzialnemu za kontakty z obywatelami. Akcja opozycji nie była wcześniej uzgadniana z władzami, milicjanci wylegitymowali jej uczestników, ale nie interweniowali.
Napastnik, który strzelał do modlących się w islamskim centrum modlitwy w Zurichu, nie żyje. Ciało 24-latka znaleziono w 300 metrów od miejsca strzelaniny w pobliżu dworca głównego w Zurichu. Jak poinformowała dziś szefowa Wydziału Kryminalnego Christiane Lehn-Tiesmaeli, badanie DNA potwierdziło, że to ciało napastnika z centrum modlitwy. Jak podaje zuricka policja, w mieszkaniu 24-letniego Szwajcara znaleziono dowody na wyznawanie okultyzmu. Policja nie ma wątpliwości, że to on w niedzielę śmiertelnie ranił nożem swojego kolegę w jednej z dzielnic Zurichu. Wczoraj wtargnął do islamskiego centrum modlitwy w pobliżu dworca głównego i postrzelił trzech mężczyzn. Ranni byli operowani i ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Nieznane są nadal motywy obu zbrodni. Nie ma też na razie żadnych dowodów, aby sprawca był powiązany z organizacją terrorystyczną. Z Zurichu Krystyna Nurczyk. Kolegium Elektorskie Stanów Zjednoczonych potwierdziło wolę wyborców i nominowało Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. 538 przedstawicieli tego gremium głosowało w stanowych parlamentach. Elektorzy nie mają obowiązku wybierać zgodnie z wynikiem wyborów. Kilku z nich zachowało się nielojalnie. Od kilku tygodni przedstawiciele różnych środowisk apelowali do elektorów, aby nie popierali przede wszystkim Donalda Trumpa. Wśród kolegium elektorskiego nie było jednomyślności i nie wszyscy zagłosowali tak, jak wskazywałby wyborczy wynik. Niczego to jednak nie zmieniło. Miliarder stracił m.in. dwa głosy w Teksasie, a Clinton w 100% nie poparto m.in. na Hawajach. Oficjalne jednak wyniki zostaną opublikowane dopiero 6 stycznia podczas wspólnej sesji kongresu. Przed wieloma stanowymi kongresami zbierało się wielu przeciwników Donalda Trumpa, którzy protestowali przeciwko wybraniu go na przyszłego gospodarza Białego Domu. Do demonstracji doszło m.in. w Tennessee, Georgii czy Michigan. Ceremonia zaprzysiężenia nowego prezydenta odbędzie się w Waszyngtonie 20 stycznia. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Hiszpania rozpoczyna usuwanie szkód po ulewnych deszczach, które od 4 dni padają na wschodzie i południu kraju. Podczas ulew zginęło 4 mężczyzn. Wschodnią część Murcji, gdzie spadło 320 litrów wody na metr kwadratowy, ogłoszono rejonem klęski żywiołowej. W nadmorskich miastach Murcji płynąca ulicami woda zamieniła się w rwące potoki. Jej poziom przekroczył metr. Ewakuowano 350 osób. W akcji ratunkowej bierze udział wojsko. Wciąż nieczynna jest większość szkół, uniwersytetów i ośrodków zdrowia. Jak informują lokalne władze, po raz ostatni podobna ulewa nawiedziła region w 1945 roku. Mam 63 lata i nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Dziwię się, że nikt nas nie ostrzegł. Wielu ulewa doprowadziła do ruiny, mówił mieszkaniec Murcji. Ucierpiały też nadmorskie kurorty w okolicach Alicante, a trwający 3 dni sztorm zniszczył tam wiele plaż. Pod wodą znalazły się 1000 hektarów upraw. Najbardziej ucierpiały winnice i sady pomarańczowe. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W magazynie kolejne tematy. Nowa laserowa terapia może znacznie pomóc w leczeniu raka prostaty. Tak piszą lekarze wynalazcy, którzy testowali przełomową metodę w 47 szpitalach w całej Europie. Najpierw do organizmu wszczepia się lek zrobiony z morskich bakterii, tak zwany fotouczulacz. Ten lek sprawia, że tkanka jest bardzo wrażliwa na światło. Potem do prostaty doprowadza się światłowody i aplikuje światło o częstotliwościach promieni laserowych, tłumaczy BBC jeden z wynalazców, profesor Mark Embleton z Uniwersytetu UCL w Londynie. I ta interakcja między światłem a fotouczulaczem sprawia, że giną komórki rakowe, a także, co ważne, naczynia krwionośne nowotworowe. Spośród 413 leczonych w ten sposób mężczyzn połowę wyleczono do końca. Znacznie łagodniejsze były też skutki uboczne związane z impotencją czy nietrzymaniem moczu. Publikację zamieszcza medyczne pismo Lancet Onkologia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął procedury związane z wejściem w spór zbiorowy. Oznacza to, że ZNP przygotowuje się do strajku generalnego w oświacie. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że nie będzie to strajk ostrzegawczy. Procedury są dosyć skomplikowane i zawiłe. Uważamy, że poziom gotowości związku do przeprowadzenia strajku będzie na ostatni dzień lutego. Strajk może się odbyć i powinien się odbyć w marcu bieżącego roku. Wynika to m.in. z faktu, że nie chcemy być oskarżani o strajk dziki, o strajk nielegalny.
Najwcześniej strajk mógłby się odbyć 1 marca. Związek będzie jeszcze dyskutować nad jego przebiegiem. Sławomir Broniarz mówił, że ZNP domaga się dwóch rzeczy. Domagamy się złożenia przez rząd do parlamentu wniosku o rezygnację z przeprowadzania tej wadliwej i szkodliwej reformy przyjętej przez parlament w ubiegłym tygodniu, a jednocześnie domagamy się zwiększenia nakładów na edukację, w tym na wynagrodzenie nauczycieli i pracowników oświaty. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce również, by prezydent wystąpił do Senatu o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum dotyczącego systemu oświaty. W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace parlamentarne nad ustawami zmieniającymi system edukacji. Jeśli podpisze je prezydent, uczniowie do nowej szkoły pójdą od 1 września 2017 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej w przesłanym do Informacyjnej Agencji Radiowej oświadczeniu apeluje do Związku Nauczycielstwa Polskiego, by ten nie wykorzystywał oświaty do bieżącej walki politycznej. Rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska liczy na to, że ZNP podejmie dialog i wspólnie z resortem wypracuje rozwiązania służące polskiej szkole i polskiemu nauczycielowi. I bardzo liczymy na to, że ZNP jest w stanie rozmawiać o sprawach ważnych z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli, a nie jedynie protestować. I kierownictwo związku takiej woli porozumienia nie przejawia i bardzo liczymy na to, że ZNP podejmie ten dialog, ale inny niż kolejny protest. I wierzymy bardzo w to, że przedstawiciele ZNP zechcą wspólnie z nami wypracować te rozwiązania, które będą korzystne dla nauczycieli. Ministerstwo zapewnia, że troszczy się o nauczycieli. W resorcie pracuje zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, który zajmuje się kwestiami zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli. W skład zespołu wchodzą także przedstawiciele ZNP. Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sieci marketów Alma. Doniesienie złożyło 3 kontrahentów spółki. Chodzi o zaległe zapłaty za świadczenie usług. Śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem kontrahentów spółki Alma Market S.A., wyjaśnia Janusz Natko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Tu chodziło o rozliczenia z tą spółką. Między innymi zawiadamiała także firma, która świadcza usługi ochroniarskie oraz także inne firmy. Z uwagi na etap tego postępowania nie udzielamy bliższej informacji. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Informacyjna Agencja Radiowa, firmy twierdzą, że spółka zalega skarżącym się kontrahentom 500 000 zł. Spółka Alma Market w połowie września złożyła w krakowskim sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Spółka uznała za konieczne podjęcie restrukturyzacji, by poprawić sytuację finansową i uniknąć upadłości. Zima? Nie bądź obojętny, apelują mazowieccy policjanci. Akcje wspierają strażnicy miejscy. Funkcjonariusze przekonują, że obywatelska interwencja może uratować komuś życie. Wychłodzenie organizmu to przyczyna śmierci kobiety, której ciało kilka dni temu znaleziono w pobliżu jednej z radomskich szkół. Mimo że miejsce jest uczęszczane, nikt się nią wcześniej nie zainteresował, a wystarczył jeden telefon, przekonuje Piotr Stępień ze Straży Miejskiej w Radomiu. Tu nie ma problemu, dyżurny taką interwencję przyjmie, przekaże na patrol, patrol na miejsce podjedzie, sprawdzi, jakiej pomocy taka osoba potrzebuje, jeżeli medycznie, to wam na miejsce pogotowie. Jeżeli tą osobę trzeba przewieźć do stygowni czy w inne miejsce, to również udzielamy takiej pomocy. Radomianie deklarują, że nie są obojętni na policyjne apele i wyliczają sposoby niesienia pomocy ludziom, którzy znajdą się w potrzebie. Nie wyganiać z klatek schodowych. Wyciągnąć telefon, zadzwonić po Straż Miejską? Myślę, że można by było mu kupić na przykład kubek ciepłej herbaty. Każde rozgrzanie jest dobre. W Radomiu wprowadzonych przez samorząd oraz Caritas domach i noclegowniach dla bezdomnych przygotowano prawie 100 miejsc. Anna Orzeł, Polskie Radio. W Nowym Sączu Caritas rozdała paczki świąteczne potrzebującym. Przygotowano je z darów sądeczan w ramach przeprowadzonej w sklepach i marketach zbiórki żywności. W paczkach znalazły się artykuły pierwszej potrzeby, jak m.in. mąka, herbata, olej, makarony czy kasze. Ksiądz Jerzy Jurkiewicz z parafialnego oddziału Caritas przy Sądeckiej Bazylice Świętej Małgorzaty liczy, że dzięki takiemu wsparciu święta będą bardziej radosne dla tych osób. Myślę, że na Święta Bożego Narodzenia dla tych osób potrzebujących wszystko się przyda. To są osoby samotne, które mają dość niskie renty czy też emerytury. Są czasem osoby też bezrobotne, zweryfikowane i faktycznie są to osoby potrzebujące. To dla nas duża pomoc, mówili potrzebujące. Każdy się chociaż tyle cieszy, jak dostanie coś. Bo ciężkie warunki, choroby. Ludzi biednych nam przybywa, także to jest potrzebne. Na przykład ja jestem przewlekle chory, ja jestem osobą niepełnosprawną, także jestem bez rodziców, osobą jeszcze w miarę młodą, a już po prostu zostałem sam.
Gdybyśmy mieli na to, to byśmy nie przyszli. Ale jest sytuacja ciężka, jest emerytura mała, człowiek nie daje rady. Pomocą sądeckiego oddziału parafialnego Caritas objęto w sumie 300 osób. Przez cały tydzień bilety do Zamku Książ będą dużo tańsze. Zarząd spółki obniżył cenę o 2/3 dla wszystkich, którzy będą chcieli obejrzeć najsłynniejszy wałbrzyski zabytek w świątecznej szacie. Na zwiedzających czeka m.in. imponująca choinka w sali Maksymiliana oraz wystawa świątecznych ozdób wykonanych przez dzieci. Proponujemy też wyjątkowo emocjonujące nocne zwiedzanie zamku w pierwszy dzień świąt, mówi Magdalena Woch z działu promocji książa. To będzie takie zwiedzanie specjalne, ponieważ zwiedzać będziemy z elfami, z zamkowymi duchami, z postaciami związanymi z Bożym Narodzeniem, ale ja na razie nic więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ to ma być niespodzianka dla zwiedzających. A rabat będzie obowiązywał do 24 grudnia włącznie na wszystkie trasy turystyczne. Eksperci alarmują, że nowe przepisy dotyczące wycinki drzew mogą mieć zgubny wpływ na nasz krajobraz. Od nowego roku bez pozwoleń będzie można wycinać drzewa na swojej działce. Nowe zasady, które uchwalił Sejm, zniosą konieczność występowania do gmin o pozwolenia na wycinkę. O szczegółach Aleksandra Skrgo. Od stycznia właściciele drzew będą mogli sami decydować, które z nich usunąć. To uprości sprawę, przyznaje Danuta Pilguj z Urzędu Gminy w Dybitach. Trzeba przyjść, zaczekać, a jest dużo wniosków. Rady gminy będą mogły same zdecydować, jakie drzewa powinny być jednak chronione. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu Marta Akincza obawia się, że wyciętych zostanie wiele wartościowych drzew. Czasem potrzeba konsultacji ze specjalistą, który powie, no dobrze, wytniesz to drzewo, będziesz miała więcej światła, ale zapominasz o tym, że to drzewo na przykład chroni cię przed hałasem, zawiera kurz, kilkudziesięcioletni plon na przykład. To jest produkcja tlenu dla kilkuosobowej rodziny. Nowelizacja ma skończyć z wysokimi karami za nielegalne wycinki. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Nadal o pozwolenie na wycięcie będą musiały się ubiegać osoby, które na swojej działce prowadzą działalność gospodarczą. Opłaty za wycięcie będą jednak o wiele niższe niż teraz. Za drzewo do 500 zł, a za krzew do 200 zł. Jutro minie rok od śmierci poznańskiego dominikanina ojca Jana Góry. Wieloletni duszpasterz młodzieży i twórca spotkań lednickich zmarł nagle 21 grudnia wieczorem podczas odprawiania mszy. Chcemy uczcić jego pamięć w poznańskim klasztorze, gdzie ojciec Góra mieszkał, a także na Lednicy, mówi Dominika Chylewska z Ruchu Lednickiego. Zaczynamy o godzinie 6 na roratach. To jest taki szczególny moment, dlatego że ojciec Jan Góra zapoczątkował roraty u poznańskich dominikanów. On pojawiał się zawsze o 6 rano i prowadził te roraty. Wiele osób jeszcze o tym pamięta, wiele osób przez 30 lat chodziło na te roraty i do dzisiaj chodzą, pamiętając o ojcu Janie, więc to będzie taki szczególny moment. Po roratach światło z kościoła dominikanów zostanie zawiezione na Lednicę, a o 18:00 rozpoczęła się procesja przez pola lednickie pod bramę trzeciego tysiąclecia do grobu Jana, ojca Jana. Wieczorem młodzież weźmie udział w uroczystej mszy w intencji zmarłego rok temu dominikanina. Rodzina, przyjaciele i artyści, wierni widzowie pożegnali na cmentarzu w podpoznańskim Przeźmierowie Bogdana Smolenia. W czasie mszy świętej pogrzebowej w kaplicy cmentarnej została odczytana decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertnym odznaczeniu satyryka Orderem Odrodzenia Polski. List przysłał również wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński. Bogdana Smolenia żegnał m.in. Zenon Laskowik. Zawsze byłem przyjacielem twoim, zwłaszcza twojego talentu. Cieszę się, że przeszliśmy do historii po właściwej stronie. Natomiast nigdy nie chciałem powiedzieć, być twoim kumplem. Kumplem, który wiesz, siedział przy butelce, pali papierosy. Nie chciałem. Chciałem się wyrwać z tego. Wiesz, udało mi się. Nie posłuchałeś gdzieś nie do końca. No żałuję z tego bardzo. Stało jak się stało. Wieczne odpoczywanie. Raz podać Pani na świętość jego i za nie musieli najpierw. Bogdan Smoleń zmarł w czwartek po długiej i ciężkiej chorobie. Ostatnie lata życia spędził w Baranówku pod Mosiną niedaleko Poznania, gdzie prowadził fundację Stworzenia Pana Smolenia. Na pogrzebie byli jego podopieczni dzieci korzystające z zajęć hipoterapeutycznych. Para prezydencka przekazała osobiste przedmioty na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski powiedział informacyjnej agencji radiowej,
że są to dwie rzeczy. Pan prezydent spinki, który używał podczas swojej niedawnej wizyty w Berlinie 11 grudnia, gdzie wraz z pierwszą damą wziął udział w uroczystym koncercie kończącym obchody 25-lecia podpisania traktatu polsko-niemieckiego. Natomiast prezydentowa postanowiła przekazać na aukcję słynne zdjęcie z powitania pani prezydentowej i polskich duchownych na lotnisku w Krakowie z okazji Światowych Dni Młodzieży. 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 15 stycznia 2017 roku. Reżyser i scenarzysta Antoni Krause, aktor i satyryk Janusz Rewiński oraz pisarz i poeta Jacek Trznadel otrzymali złote medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Srebrnym medalem uhonorowany został znawca i pasjonat historii Warszawy Tadeusz Burchacki. Wśród laureatów brązowych medali znaleźli się także księgarz Danuta Dobosz, aktor Marek Frąckowiat, poeta i pieśniarz Jacek Kowalski oraz wokalista, instrumentalista, lider kapeli warszawskiej, wcześniej kapeli czerniakowskiej Stanisław Wielanek. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, wręczając medale, podkreślał, że to najważniejsze wyróżnienia w dziedzinie kultury dla wybitnych twórców. My tutaj na takich uroczystościach mamy ten przywilej, że prezentujemy bardzo różne oblicza polskiej kultury, różne działania, różne zaangażowania, różne talenty i Państwo jesteście też reprezentantami różnych działań. Chciałem podziękować serdecznie, że jesteście, że zrobiliście tyle dla polskiej kultury. Aktor i satyryk Janusz Rewiński, dziękując za wyróżnienie, nawiązał do spektaklu Teatru Telewizji Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna w reżyserii Olgi Lipińskiej, w którym wystąpił. Tam taki epizod grałem i w pewnym momencie nauczyciel, który reżyserował tam sztucę, już to przedstawienie, mówił do mnie następujący tekst. Ty wiesz, Szymurina, ile by sztuka i kultura zyskała na tym, gdybyś ty nie pojechał tam, obejrzał tego Hamleta, wysłany przez służby partyjne. A ja mu na to odpowiadałem w kwestii. A czy to jest moja wina, że ta kultura akurat się o mnie otarła? Dziękuję bardzo. Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawane są od 2005 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego osobom lub instytucjom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego właśnie. Wyróżnienie to ma 3 stopnie: medal złoty, srebrny i brązowy. 24 godziny w Polsce i na świecie. Powoli kończymy nasz magazyn. Ja już dziękuję za uwagę. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio24.pl. Polecam również nasze profile na Facebooku oraz na Twitterze. To również Polskie Radio 24. Ja już dziękuję za uwagę. Witold Tabaka, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Radio 24. W tym programie nie kłaniam się nikomu i nie idę utartymi ścieżkami. Zadaję pytania trudne, kłopotliwe, politycznie niepoprawne i wraz z moimi gośćmi próbuję znaleźć na nie odpowiedź. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając Dziury w Całym w każdy czwartek o 19.15 w Polskim Radiu 24. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia. Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Zlewski sam przedziera się, zagrywa Nowaszka. Nie strata na Zegniecie. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Łooot! Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Autopromocja. Minęła pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Senat przyjął ustawę dezubekizacyjną. Głosowało 60 senatorów, wszyscy byli za. Ustawa obniżająca emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL została przyjęta bez poprawek.
przyjęcia zapisów cieszy się senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żaryn. Ustawa dezubekizacyjna, którą dzisiaj uchwaliliśmy, jest historyczna. Ona zamyka pewien etap naszej współczesności, w której niestety, ale funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa dalej byli beneficjentami pracy, którą im zlecał aparat partyjny z biurem politycznym KCPZPR na czele. Zgodnie z zapowiedziami senatorowie Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Jak wyjaśnia senator Bogdan Klich, przyczyną było piątkowe głosowanie nad ustawą w Sejmie w sali kolumnowej. To jest jedyna metoda na pokazanie tego, że uznajemy, że są to tylko dokumenty, a nie projekty ustaw ze względu na ich wadę prawną. Ta wada prawna polega na tym, że zostały przyjęte w niewłaściwy sposób, a zatem nie mogą być uważane za ustawy. Senat może obradować tylko i wyłącznie nad ustawami. Głosować też tylko ustawy może. Oprócz ustawy dezubekizacyjnej senatorowie uchwalili dziś także m.in. ustawy o ochronie przyrody i lasach. Organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie przyznała się do ataku w Berlinie, w wyniku którego zginęło 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Tymczasem niemiecka policja musiała zwolnić mężczyznę, którego podejrzewano o dokonanie zamachu. Z Berlina Wojciech Szymański. Niemiecka prokuratura federalna poinformowała, że nie wystawiono nakazu aresztowania 23-letniego Pakistańczyka. Przeprowadzone postępowanie nie przyniosło bowiem dowodów na jego zaangażowanie w zamach. Wieczorem mężczyzna został wypuszczony. Oznacza to, że prawdziwy sprawca masakry pozostaje na wolności. Minister spraw wewnętrznych Niemiec powiedział, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest na pełnych obrotach. Tymczasem odpowiedzialność za poniedziałkowy atak w Berlinie wzięło na siebie tzw. Państwo Islamskie. W zamachu przeprowadzonym na Jarmarku Bożonarodzeniowym zginęło 12 osób. Wszystko wskazuje na to, że sprawca zamordował kierowcę polskiej ciężarówki, ukradł jego pojazd, a następnie wjechał nim w tłum zgromadzony na jarmarku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ciało zastrzelonego w Ankarze rosyjskiego ambasadora przywieziono do Moskwy. Andrzej Karłow zginął z ręki tureckiego zamachowca. Do tej pory to wydarzenie nie wpłynęło na relacje rosyjsko-tureckie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. 9 kul dosięgło rosyjskiego dyplomaty, gdy przemawiał na otwarciu wystawy Rosja oczami Turków. Strzelał do niego 22-letni policjant. Co nim kierowało i kto stoi za zamachem, wyjaśnić ma śledztwo. Jednak rosyjscy politycy już wskazują na tych, którym zależało na skłóceniu Rosji z Turcją. I to się nie uda. Nie tym razem. Oświadczył szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki. Ochłodzenia stosunków między Moskwą i Ankarą nie będzie. Jakby tego nie chcieli nasi strategiczni oponenci i w Ankarze i na Zachodzie, to do tego nie dojdzie. Gdy ciało Andrzeja Karłowa transportowano do Moskwy, w rosyjskiej stolicy spotkali się ministrowie spraw zagranicznych i obrony Rosji, Iranu i Turcji. W ten sposób Kreml pokazał światu, że współpraca trwa, a zamach zamiast ją osłabić tylko wzmocnił wspólne wysiłki na rzecz walki z terroryzmem. Na konferencji prasowej po zakończeniu rozmów szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa, Teheran i Ankara współpracują i będą współpracować w sprawie rozwiązania kryzysu syryjskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Watykańskie więzienie znów jest puste. Papież Franciszek ułaskawił hiszpańskiego księdza Lucio Vallejo Balde, skazanego na 1,5 roku pozbawienia wolności za kradzież i rozpowszechnienie poufnych dokumentów dotyczących finansów Stolicy Apostolskiej. Z Rzymu Marek Lenert. 55-letni hiszpański ksiądz jako jedyny osadzony został w watykańskim więzieniu. Jego włoska współpracownica za te same przestępstwa skazana została na 10 miesięcy w zawieszeniu. Sąd wziął pod uwagę fakt, że na krótko przed wyrokiem kobieta urodziła dziecko. Oskarżeni w tym samym procesie dwaj włoscy dziennikarze, którzy dostarczone im przez tę parę dokumenty publikowali w swych książkach, zostali uniewinnieni. Karę odbywał jedynie prałat Vallejo Balda. Ponieważ odbył już ponad połowę, papież Franciszek warunkowo ułaskawił go i zwolnił z więzienia. Hiszpański duchowny był sekretarzem powołanej przez Franciszka w 2013 roku komisji przygotowującej reformę finansów Stolicy Apostolskiej i w tym charakterze miał dostęp do wszystkich dokumentów na ten temat. Papież zwolnił go z więzienia, ale nie przywrócił do pracy. Marek Flener, Polskie Radio, Rzym. W serii eksplozji na przedmieściach stolicy Meksyku zginęło co najmniej 27 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wybuchły fajerwerki sprzedawane na targowisku. W
wielu spośród rannych jest w ciężkim stanie, mają poważne poparzenia. W przewożeniu ich do szpitala pomaga wojsko. Strażacy czekają zgaszenia pożaru, aż skończą się eksplozje kolejnych fajerwerków. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy w zachodniej połowie Polski początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Miejscami, głównie na południu, marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 7 stopni w górach przez minus 4 na przeważającym obszarze do plus 1 na północnym wschodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po pierwszej w Polskim Radiu 24 czas na tematy gospodarcze. Justyna Golonko i jej gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Mieczysław Starkowski, redaktor działu zbrojeniówka w portalu Business Alert. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Huta Stalowa Wola będzie realizowała potężny kontrakt dla Wojska Polskiego. Umowa opiewa na ponad 4,5 miliarda złotych. Co ważne, ta podpisana umowa to największy w historii polskiej zbrojeniówki kontrakt na dostawę sprzętu produkowanego przez polski przemysł. To może być duża szansa na taki dynamiczny rozwój polskiej zbrojeniówki i na odrodzenie się tego przemysłu obronnego w kraju? Tak, z pewnością. To jest rzeczywiście, jak Pani powiedziała, największy kontrakt w historii, który, miejmy nadzieję, pozwoli rzeczywiście odrodzić się i rozwinąć polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Mówimy o Hucie Stalowa Wola. To jest bardzo ciekawe przedsiębiorstwo, które powstało, pozwolę sobie może przypomnieć, powstało w 1937 roku. Budowa zaczęła się wiosną 1937 roku. To był wielki wtedy projekt, jeden z tych wielkich projektów międzywojennych, ludzi, którzy mieli wtedy wizję, między innymi znanego wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Cały projekt to jest centralny okręg przemysłowy i właśnie jednym z jego elementów były ówczesne zakłady południowe. Wtedy tam właściwie nie było nic. To była puszcza, Puszcza Sandomierska. I powstały właśnie wielkie, wielkie zakłady. One niestety już nie zdążyły się rozwinąć zgodnie z planami tych projektodawców. Bo za chwilę mieliśmy wojnę. Bo za chwilę wybuchła przecież wojna. Zakłady zostały uroczyście otwarte wiosną 1939 roku. Także no, to już zostało tylko pół roku później. Ciekawe jest właśnie to, co się stało się później. W 1948 roku zakłady południowe zostały nazwane Huta Stalowa Wola. To był wielki kombinat wtedy, który zresztą ciągle się rozrastał. W 1978 roku te zakłady zatrudniały prawie 26 tysięcy ludzi. Warto sobie uzmysłowić, że miasto Stalowa Wola liczy w tej chwili około 60 tysięcy mieszkańców, więc to daje wyobrażenie, co to znaczyło tak naprawdę dla, no, oczywiście dla samego miasta i dla całego subregionu. Czy to była taka kluczowa, największa zbrojownia Polski, ta w Stalowej Woli? Tak, właściwie tak. To jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych, to był chyba największy zakład. To były jeszcze inne, w Bumar, Łabędy, w Gliwicach, zakłady w Siemianowicach Śląskich, no kilka jeszcze. Ale tak, to były chyba największe i najważniejsze. No i teraz właśnie, co się stało później, było też ciekawe. Przyszły przemiany, zmiana systemu. W roku 1989, no i tak jak wiele ośrodków, Huta Stalowa Wola mocno podupadła, tam następowały procesy restrukturyzacji, prywatyzacji. Dzisiaj Huta Stalowa Wola zatrudnia około 760 pracowników. To daje wyobrażenie, jak przedsiębiorstwo się zmieniło. Ale tak czy inaczej, no 760 pracowników, no licząc z rodzinami, to jest jednak kilka tysięcy ludzi, co oczywiście nadal ma duże znaczenie dla tej 60-tysięcznej Stalowej Woli. I wracamy do tego, co teraz się dzieje w Stalowej Woli, a tam Huta ma dostarczyć naszej armii 4 dywizjonowe moduły ogniowe Regina. To są między innymi te haubice, o nich mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że to są jedne z najnowocześniejszych tego typu urządzeń na świecie. Czyli my mamy takie podsystemy, takie innowacyjne rozwiązania w przemyśle zbrojeniowym, które nas, jak rozumiem, wyróżniają na tym rynku. I stąd pytanie, czy ta
nasza zbrojeniówka może być taką ważną częścią naszej gospodarki. Tak, w tej chwili możemy już o tym mówić. To już będzie rzeczywiście polska produkcja. Także to jest rzeczywiście duży kontrakt, który pozwoli właśnie na dalszy rozwój zakładu i w związku z tym będzie korzystało miasto, cały kraj, właśnie cała gospodarka, dlatego że jest wielu dostawców, którzy również przy okazji uczą się. Wiadomo, no, zostanie utrzymane zatrudnienie, produkcja w Polsce, to są oczywiście również podatki i tak dalej. No tak, umowa w Skalowej Woli ma wzmocnić naszą armię, ale też, jak zapowiedziała premier Beata Szydło, projekty dla polskiej armii będą powstawały w polskich zakładach zbrojeniowych, a to powinno wzmocnić całą gospodarkę. Tak, oczywiście. Przemysł zbrojeniowy należy do najbardziej nowoczesnych, najbardziej rozwiniętych dziedzin gospodarki. Także na pewno to daje nam duże szanse. Poza tym, no, w tej chwili rzeczywiście już zaczyna się może taka sytuacja, że takie rzeczy rzeczywiście wpływają na rozwój gospodarki. Ponieważ przypomnę znowu może młodszym słuchaczom PRL-u, gospodarka była taka bardzo, ja to mówię, opłotkowa, bardziej poważnie mówią się, resortowa. Czyli każdy myślał o sobie, mimo centralnego planowania, oddzielnie rozwijały się przedsiębiorstwa, oddzielnie instytuty naukowo-badawcze i z przepływem tej myśli czy technologii było tak naprawdę bardzo kiepsko. Teraz zaczyna się o tym mówić bardzo, bardzo głośno. Nie wiemy, oczywiście ja nie chcę przesądzać, że to już nastąpi, to nie chodzi o to, żeby jakąś robić propagandę. Więc nie jestem pewien, czy to rzeczywiście nastąpi, ale mam nadzieję, że tak. Że rzeczywiście zgodnie z wszelkimi zapowiedziami i ministra Antoniego Macierewicza i może przede wszystkim premiera Jarosława Gowina i premiera Mateusza Morawieckiego, rzeczywiście będzie następowała ta synergia prac właśnie naukowo-badawczych i produkcyjnych. Nauka zacznie służyć przemysłowi. A to jest też ten ważny element strategii odpowiedzialnego rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, budowa silnej gospodarki opartej na polskim kapitale. No właśnie, nie przypadkiem wspomniałem o nim, bo tak to wygląda. No, plany wyglądają bardzo obiecująco. Ja mam nadzieję, że to wreszcie zaskoczy. A mamy przecież potencjał, mamy wiele przecież uczelni wyższych bardzo dobrych. Mamy wiele instytutów naukowo-badawczych. Mamy wiele też firm całkiem niezłych. Mam nadzieję, że to wreszcie rzeczywiście zacznie się ta owocna współpraca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Mieczysław Starkowski, redaktor działu zbrojeniówka w portalu Business Alert. Inwestycja w Stalowej Woli to ważny projekt dla przemysłu, ale też dla całego regionu, dla miasta. Łączymy się teraz z prezydentem Stalowej Woli, z panem Lucjuszem Nadbereżnym. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam panią, witam państwa. Huta Stalowa Wola podpisała duży kontrakt na dostawy do wojska. To oczywiście bardzo dobra wiadomość dla samej huty, dla naszego przemysłu zbrojeniowego, ale też dla pracowników huty, dla mieszkańców miasta. Tak, jak najbardziej to można powiedzieć święto nie tylko dla samego zakładu, ale dla Stalowej Woli. Ja przypomnę, że Stalowa Wola zrodziła się w ramach genialnej idei Centralnego Okręgu Przemysłowego i można powiedzieć tak bardzo symbolicznie, że bo jesteśmy w przededniu wielkiego jubileuszu 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego, że ten kontrakt, który został podpisany w obecności pani premier Beaty Szydło, pana ministra Antoniego Macierewicza, to jak gdyby realizacja tej najpiękniejszej idei Centralnego Okręgu Przemysłowego. To gigantyczny kontrakt, który na pewno wpłynie na rozwój gospodarczy całego miasta, ale również otoczenia, ponieważ to jest związane z kooperacją przemysłową, realizacji takiego zamówienia. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że to nie tylko to wydarzenie sprzed kilku dni dla nas jest tak istotne. W kwietniu również w obecności najwyższych władz i pani premier został podpisany pierwszy bardzo duży kontrakt na moździerz RAK w wartości blisko miliarda złotych, więc można powiedzieć, że w jednym roku w przeciągu 8 miesięcy zostały podpisane tutaj dla Stalowej Woli dwa kontrakty wartości ponad 5,5 miliarda złotych. Tak olbrzymie zamówienie bez wątpienia wpłynie na obrót zamówień, na całe rozruszanie gospodarki lokalnej i ja się bardzo cieszę jako prezydent miasta, które dzisiaj oczywiście przemysł się bardzo zmienił. Tradycyjnie to huta zawsze była tym inicjatorem wszelkich zmian. Dzisiaj strefa ekonomiczna działa w bardzo różnych branżach, zatrudnia ponad 20 tysięcy ludzi w przeróżnych branżach i w różnych zakładach, ale dla nas zawsze zakład zbrojeniowy stanowił fundament rozwoju,
fundament tożsamości, ale również pewien synonim stabilnej, dobrej, ciekawej pracy. A czy huta to dziś duży pracodawca w regionie? Dzisiaj Huta Stalowa Wola z punktu widzenia ilości zatrudnionych pracowników nie jest największym pracodawcą, bo to jest ponad 800 pracowników. Niektóre zakłady produkujące elementy aluminiowe, felgi aluminiowe zatrudniają ponad 2000 pracowników. Natomiast tutaj chodzi też o stabilność zatrudnienia, o prestiż zatrudnienia. Jednak praca w Hucie Stalowa Wola w przemyśle zbrojeniowym to praca ciekawa, stabilna, ale również praca, która dla takiego miasta jest z punktu widzenia rozwojowego bardzo istotna. Zatrzymania tutaj młodych ludzi, którzy nie będą uciekać do większych ośrodków lub wręcz przeciwnie zaproszenia innych osób do realizacji swoich zainteresowań. Pojawiają się te perspektywy na pracę w Hucie właśnie także dla tych młodych ludzi. Tak, a przede wszystkim Huta Stalowa Wola i te projekty, co należy bardzo mocno podkreślić, to są projekty, które zostały tutaj oczywiście przy wykorzystaniu również najnowocześniejszej technologii, ale jednak te wszystkie koncepcje, ten przemysł zbrojeniowy jest kreślony na deskach przez inżynierów w Hucie Stalowa Wola. I to dla takiego ośrodka jest bardzo istotne z punktu widzenia, że to jest bardzo prężny ośrodek badawczo-rozwojowy. To zatrudnienie dla inżynierów, wysokich specjalistów, a więc to nie tylko ta część już później produkcyjna, ale również wcześniej wielka praca intelektualna, wykorzystująca też najpiękniejsze tradycje inżynieryjne, to doświadczenie dla młodych ludzi, również dla innych, którzy chcieliby tutaj przyjechać. Także ma to taki zakład istniejący w takim ośrodku jak Stalowa Wola, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, ale również społecznego, demograficznego, a to pociąga za sobą wszystkie dalsze etapy rozwoju. Bo dzięki tym nowym inwestycjom, dzięki kooperacji różnych firm, region może się rozwijać, miasto ma pieniądze na inwestycje. Tak, my również doceniając te działania, które dzieją się w strefie ekonomicznej, w strefie gospodarczej, bardzo intensywnie inwestujemy właśnie w ten obszar, tak aby wspomagać przedsiębiorców, fabryki, które u nas inwestują, tak aby dojazd, taka operacja była jak najlepsza. Przyjęliśmy rekordowy budżet w historii miasta Stalowej Woli, sięgający blisko 340 milionów złotych. To również pokazuje jak gdyby współpracę i tutaj zaangażowanie wielu dziedzin. Tutaj w dziedzinie gospodarki taki rozwój, ale na to wszystko reaguje również samorząd, który widząc rozwój po stronie przedsiębiorstw, czy to państwowych, czy prywatnych, mobilizuje się i podejmuje najbardziej ambitne również plany inwestycyjne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami prezydent Stalowej Woli, pan Lucjusz Nadbereżny. Bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru. Pozdrawiam. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dzień dobry, zapraszam na gospodarczy temat dnia. Nazywam się Marcin Piasecki, jestem dziennikarzem Rzeczpospolitej, a w studio gość pan Robert Galoch z firmy Aircantor.com. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No cóż, panie Robercie, mamy zamach w Berlinie, mamy zamach w Ankarze. Jak to pana zdaniem może się przełożyć na światową gospodarkę? Światowa gospodarka już troszeczkę przyzwyczaiła się do tych zamachów, między innymi we Francji, wcześniej w innych częściach świata. Na rynku, przynajmniej finansowym rynku walutowym, nie widzimy jeszcze takich jakichś czynników, które by tutaj spowodowały jakieś większe zamieszanie. No, raczej tutaj omawiane jest to, że przyzwyczajamy się do tego. Jak to będzie wyglądało? Na pewno będzie miało to na wpływ na politykę, prawda? W najbliższym roku będą wybory, czy w Francji, czy w Niemczech. Czy tutaj te partie, często nazywane populistycznymi, no może nie do końca, zyskują na sondażach, zyskują poparcie. Na pewno to będzie miało odzew. Na pewno ten stary.